Oto historia opisana przez historyka Ferdynanda z Kastyli. W latach 1324-1327 w kolonii przebywało dwóch Dominikanów o wybitnych talentach, z których jednym był błogosławiony Henryk Suso. Łączyły ich te same studia, ten sam rodzaj życia, a przede wszystkim to samo pragnienie świętości, które sprawiło, że nawiązali bliską przyjaźń. Kiedy ukończyli studia, widząc, że wkrótce zostaną rozdzieleni, a każdy z nich wróci do swojego klasztoru, zgodzili się i obiecali sobie nawzajem, że pierwszy z nich, który umrze, będzie wspomagany przez drugiego przez cały rok, poprzez odprawianie dwóch mszy tygodniowo w poniedziałek i w piątek, o ile rubryki na to pozwolą. Obiecali sobie nawzajem, że będą to robić, dali sobie pocałunek pokoju i każdy poszedł w swoją stronę. Przez kilka lat oboje kontynuowali służbę Bogu z najbardziej budującym zapałem. Kapłan zakonny, którego imię nie zostało wymienione, był pierwszym, który zmarł. Jeśli chodzi o umowę, którą zawarli, czas sprawił, że ojciec Suso o niej zapomniał. Modlił się jednak wiele za swojego przyjaciela, nakładając na siebie nowe pokuty i wiele innych dobrych uczynków, ale nie myślał o ofiarowaniu mszy, które obiecał kilka lat wcześniej. Pewnego ranka, medytując w odosobnieniu w kaplicy, nagle ujrzał przed sobą duszę swojego zmarłego przyjaciela, który patrząc na niego z czułością, zarzucił mu, że był niewierny swojemu słowu na którym miał pewne prawo polegać z ufnością. Błogosławiony Suso, zaskoczony, usprawiedliwiał swoje zapomnienie, opowiadając o wielu modlitwach i umartwieniach, które ofiarował i nadal ofiarowuje za swojego przyjaciela, którego zbawienie było mu tak drogie, jak jego własne. Czy to możliwe? Mój drogi bracie, dodał. Że tak wiele modlitw i dobrych uczynków, które ofiarowałem Bogu, nie wystarcza dla ciebie? O nie, mój drogi bracie odpowiedziała cierpiąca dusza to jeszcze nie wystarczy. To krew Chrystusa jest potrzebna, aby ugasić płomienie, które mnie trawią. To święta ofiara wybawi mnie od tej strasznej męki. Błagam cię, abyś dotrzymał słowa. I nie odmawiał mi tego, co w sprawiedliwości jesteś mi winien. Błogosławiony Suso pospieszył odpowiedzieć na apel cierpiącej duszy. Skontaktował się z największą liczbą kapłanów i wezwał ich do odprawiania mszy świętej w intencji jego przyjaciela. A aby naprawić swoją winę, jeszcze tego samego dnia odprawił i zlecił odprawienie wielu mszy świętych. Następnego dnia, kilku kapłanów, na prośbę ojca Suso, zjednoczyło się z nim w składaniu najświętszej ofiary za zmarłego, a on kontynuował swój akt miłosierdzia przez kilka dni. Po krótkim czasie, przyjaciel księdza Suso ponownie mu się ukazał, ale teraz w zupełnie innym stanie. Jego oblicze było radosne i otoczone pięknym światłem. Dzięki Ci, mój drogi przyjacielu. Powiedział: Oto przez krew mojego zbawiciela zostałem uwolniony od moich cierpień. Idę teraz do nieba, aby kontemplować tego, którego tak często adorowaliśmy razem pod zasłoną eucharystyczną. Następnie błogosławiony Suso padł na kolana, aby podziękować Bogu nieskończonego miłosierdzia. Ponieważ teraz bardziej niż kiedykolwiek zrozumiał nieocenioną wartość Mszy Świętej. Historia błogosławionego Henryka Suso i jego przyjaciela to opowieść, która niesie ze sobą głębokie przesłanie o sile modlitwy, przyrzeczeń i przede wszystkim o potędze Mszy Świętej. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to po prostu przypomnienie o dotrzymaniu obietnic i wzajemnej trosce o siebie nawzajem. Ale gdy przyjrzymy się tej opowieści głębiej, dostrzegamy coś znacznie więcej. Jest to świadectwo, jak wielkie znaczenie ma msza święta dla dusz w czyśćcu i dla naszego własnego zbawienia. Przyjaźń dwóch zakonników, budowana na wspólnym pragnieniu świętości, Znajduje swoje ujście w ich wzajemnym zobowiązaniu. Obietnica, którą złożyli sobie, wydaje się być pięknym, ale prostym gestem modlitwa im sze za zmarłego przyjaciela. Jednak, kiedy ojciec Suso zapomniał o swojej obietnicy, a jego modlitwy i umartwienia, choć liczne i pełne poświęcenia, nie wystarczyły, dowiadujemy się czegoś bardzo ważnego modlitwy, choć niezwykle cenne, nie zastąpią Eucharystii, która ma wyjątkową, niezastąpioną wartość. To przypomina nam, jak bardzo Bóg pragnie, abyśmy uczestniczyli w ofierze mszy świętej, abyśmy nie tylko ofiarowali nasze modlitwy i dobre uczynki, ale także złożyli Chrystusa na ołtarzu za zmarłych i za żywych. Msza święta to nie tylko pamiątka ofiary Chrystusa na krzyżu, to jej rzeczywiste, codzienne uobecnienie. W każdej mszy świętej krew Chrystusa jest ofiarowana za nasze grzechy, za nasze dusze, za nasze zbawienie. To ta krew, nie modlitwy same w sobie, przynosi ulgę duszom w czyścicu. Ojciec Suso. Mimo swojego zapomnienia na końcu odpowiada na wezwanie swojego zmarłego przyjaciela uświadamiając sobie jak ważna była jego obietnica zorganizował mszę nie tylko odprawiając je samemu ale prosząc innych kapłanów o włączenie się do tej intencji to pokazuje że msza święta ma ogromną moc im więcej dusz łączy się w jej ofiarowaniu tym większa łaska spływa na tych, za których ją składamy. W przypadku ojca Suso ofiarowane msze przyniosły natychmiastowe owoce. Jego przyjaciel ukazał się mu po raz drugi, tym razem już wyzwolony z czyśćca, gotów wstąpić do nieba, aby na wieczność kontemplować oblicze Boga. Ta historia skłania nas do głębokiej refleksji, nad naszą wiarą w moc eucharystii. Czy rozumiemy, że w każdej mszy świętej uczestniczymy w tej samej ofierze, która miała miejsce na Golgocie? Czy dostrzegamy, że msza święta to nie tylko rytuał, który powtarzamy codziennie, ale prawdziwe spotkanie z Chrystusem, który oddaje swoje ciało i krew za nas? Eucharystia nie jest tylko symbolem czy wspomnieniem, to rzeczywista obecność Boga pośród nas. Historia Ojca Suso przypomina nam również o naszym zobowiązaniu wobec dusz czyśćcowych. Często zapominamy, że nasza modlitwa, nasze ofiary, a zwłaszcza msze święte, mają moc przynosić ulgę tym, którzy cierpią w czyśćcu, oczyszczając się przed wejściem do nieba. Wiele dusz czeka na naszą pomoc, na nasze wstawiennictwo przed Bogiem, na ofiarowanie za nie mszy świętej. Jeśli my sami kiedyś znajdziemy się w podobnej sytuacji, będziemy liczyć na modlitwy tych, którzy są jeszcze na ziemi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pamiętali o tych, którzy odeszli przed nami, i modlili się za ich zbawienie. Na koniec. Ta historia uczy nas również, jak wielką wagę ma dotrzymanie obietnicy, zwłaszcza tych, które składamy w imię Boże. Ojciec Suso, choć zapomniał o swoim przyrzeczeniu, został przywołany do porządku przez swojego przyjaciela. Jego zapomnienie mogło być spowodowane troskami życia codziennego, ale w rzeczywistości była to przestroga dla nas wszystkich. Kiedy składamy obietnice, zwłaszcza dotyczące duchowych zobowiązań, musimy je traktować poważnie, ponieważ są one przed Bogiem czymś świętym. Obietnice modlitwy, mszy świętej czy ofiar za innych mają realne konsekwencje dla dusz. Dlatego niech ta opowieść będzie dla nas wszystkich przypomnieniem o wartości Eucharystii. O naszym zobowiązaniu modlitwy za zmarłych i o wiernym dotrzymywaniu obietnic. Niech każdy z nas, uczestnicząc we mszy świętej, zdaje sobie sprawę z jej nieocenionej wartości i łaski, jaką niesie. Eucharystia jest darem nie do przecenienia, który Bóg zostawił nam na ziemi. Darem, który nieustannie syła nam swoje miłosierdzie, i prowadzi nas ku wiecznemu zbawieniu. Pomódlmy się teraz wspólnie za te biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Modlitwą świętej Gertrudy. Boże miłosierny, z tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki. Zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione. Ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. W połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi Dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.